Cześć wszystkim, witam was ponownie na moim kanale. A w dzisiejszym filmie pokazuję, w jaki sposób wyjąć lampy z Mazda MX-5 tak, żeby nie musieć zdejmować całego zderzaka. Więc plany są zacne, odkładam lampę. Wy zapominacie, że ją zdjąłem. Idziemy do garażu. Dobra, właśnie przyszliśmy do auta i teraz kombinujemy, jak wyjąć lewą lampę. Bo tak, dwie śruby są odkręcone. I chyba trzeba będzie teraz ten zderzak poluzować, bo lampa jest, o coś się zahacza, trzyma jeszcze. I to nie są kabelki od światełek, od żarówek znaczy się. Taki statyw jest jednak super. O, dobra. Ale żarówek. Ale to nie koniec, bo jeszcze jedna. Żeby go bardziej wyjąć, trzeba by tutaj tą jedną spinkę wyjąć. Jest sukces. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest. Dzień dobry. Proszę bardzo, światełko. Hoppa! I próbujemy, jedziemy. O. O! Wyskoczyło stamtąd. No, no. Czyli no dobrze, że trzeba było szarpnąć. Chyba, zaraz zobaczymy. Dobra. Czyli tu po prostu tego nie ma. No i tam jest złamane. Czyli sytuacja wygląda tak. Światła da się w miarę wyjąć bez większej demolki zderzaka. Trochę trzeba poluzować. To jest najdziwniejsze w tym miejscu. Jak się okazało, wystarczyło tylko wyrwać lampę. Wtyczki to wtyczki, dwie śruby, raz, dwa. O, znowu widzę. I co? I tyle chyba. Światła mamy na wierzchu. Tutaj ten bolec wyglądał w taki sposób. I to po prostu trzeba wyrwać. I lampy mamy na wierzchu. Dobra, no to sprzątanko. Proszę bardzo, jak widać, lampy udało się wyjąć. Da się je wyjąć bez kompletnego demontażu zderzaka. Nie było to nawet całkiem trudne. Już teraz jestem bogatszy o kolejne doświadczenie, jak je wyjąć, więc teraz to było... Ogólnie udało mi się to zrobić w około godzinę bez sprzątania. I teraz myślę, że mógłbym to spokojnie zrobić w pół godziny nawet, bo... No jednak to nie jest takie bardzo trudne. To była kwestia odpięciu dwóch, trzech, czterech może klipsów z zderzaku i nad kołu. Dwie śruby od lampy, cztery śruby jeszcze u góry od zderzaka przy chłodnicy i to w sumie tyle. Zderzak dało się już na tyle odciąć. Pfo! Nie odciąć teraz. Zderzaka nie odcinam. Zderzak udało się na tyle odgiąć, aby te zęby uwolniły lampę i dało się ją wyjąć. Jaki jest plan co do tych lamp? Po pierwsze, będę chciał je rozkleić, czyli będziemy zdejmować tą przezroczysty plastik zdejmujemy z lampy. Dalej, w środku te, nazwijmy to, srebrne
wnętrze, srebrne wnętrze, nie odgłośniki, dobra, nie odgłośniki, tylko srebrne wnętrze tych lamp. Chcę sobie zrobić na czarny mat. No w każdym razie takie kosmetyczne zmiany. Oraz co najważniejsze, druga rzecz to będzie polerka tych kloszy plastikowe, bo w sumie to są klosze tak naprawdę. Jak widzicie, zmienił mi się trochę wystrój, ale to nie szkodzi, po prostu zapomniałem nagrać zakończenia poprzedniego dnia. Ale nieważne. Ja biorę się za te lampy, bo już sam nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało na aucie. Dlatego was zapraszam na kolejne filmy. Ja biorę się do roboty i do następnego.